Szanowni, dzień dobry. Pierwszą część naszej ostatniej lekcji poświęciliśmy na jeszcze raz przypomnienie sobie, czy też ugruntowanie pojęcia tempa zmian względem czasu w tej akurat sytuacji. No na przykładzie obserwacji, które robiliśmy w klasie, jak zależy spadek temperatury, stygnięcie wody od tego, czy pokryjemy tę wodę cienką warstwą oleju, przeszkadzając w ten sposób w parowaniu, czy nie. No bo chodziło o to, żeby pokazać, że parowanie jest efektem powierzchniowym. No i tutaj przepisałem do tej tabeli te dane. No i teraz, co to jest tempo zmian? No, tempo zmian to jest zmiana temperatury względem zmiany czasu w minutach. No, zmiana temperatury to jest różnica pomiędzy tą komórką i tą komórką. Bo zmiana to jest zawsze wartość końcowa minus wartość początkowa. No a zmiana czasu, no to jest od zera przez 5 minut, to jest akurat 5 minut. Tak? Tu akurat wartość końcowa w czasie jest zawsze większa niż początkowa, bo czas płynie i później jest później niż wcześniej, można by to tak powiedzieć. No i w stopniach Celsjusza zmiana temperatury tutaj wynosi tyle, a jeżeli podzielić to przez 5, to będzie wynosiła tyle, no w odpowiednich jednostkach w stopniach Celsjusza na minutę. No i teraz powtarzamy tą samą operację. To znaczy liczymy różnicę stan końcowy minus stan początkowy. On już tutaj nam podpowiada K6 minus K5, bardzo dobrze. No i tu powtarzamy i dzielimy tę komórkę przez tę komórkę. No wychodzi tyle. No i znowu tutaj powtarzamy tę operację jeszcze raz. Liczymy zmianę temperatury. No i tu liczymy zmianę czasu. Tempo zmian, jeżeli odpowiednio tam zaokrąglić to do powiedzmy jednej cyfry po przecinku, tutaj wszędzie tu też możemy zrobić tak, no to widać jak te wartości się zmieniają. No i tak, to znaczy w odpowiednim czasie, w odpowiednich przedziałach czasu, tak średnio malała temperatura tej wody względem czasu. Takie było tempo zmian temperatury względem czasu. No i to samo tutaj możemy powtórzyć. Znowu różnica końcowej wartości minus początkowej, to jest zmiana temperatury. No a tu iloraz zmiany temperatury i znowu musimy to odpowiednio zaokrąglić. Powiedzmy, że wszędzie do jednego miejsca po przecinku. Więc widać, że to tempo spada. Zaraz sobie też powiedziemy, dlaczego spada. Jeśli tylko. No i znowu tu będziemy zaokrąglać do jednego miejsca po przecinku. Sprawdźmy tylko, czy tu jest dobrze. Tak, dzielimy to przez to. Tak, to wszystko się zgadza. No, widać, że tutaj zmienia się to znacznie szybciej. Tempo zmian maleje znacznie szybciej i ciągle jeszcze jest większe niż tempo zmian w przypadku wody pokrytej olejem. A dlaczego maleje? No, dlatego, że okazuje się, że ten proces jest opisany prawem Newtona, tak, tego samego Newtona, który wymyślił prawa Newtona dotyczące ruchu, o których będziemy mówić teraz przez następnych kilka lekcji. A mianowicie, że to tempo zmian jest proporcjonalne do różnicy temperatur. Różnicy temperatur pomiędzy wodą, która stygnie, pokryta olejem lub nie,
i temperaturą, która jest w pokoju. W tym wypadku w tym pokoju było 21,7 stopnia Celsjusza. No i widać, tu jest to tempo zmian, a tu jest różnica temperatur. No i widać, że te wszystkie punkty mniej więcej układają się na jednej prostej. To jest dla wody bez oleju, a to jest dla wody z olejem. No i to jest, tak jak można to zmierzyć w szkole, doświadczalne potwierdzenie prawa Newtona. No i z tego też powodu, kiedy temperatura wody malała i robiła się coraz bliższa temperatury powietrza w pokoju, to i malało tempo zmian, szybkość, z jaką ta woda zmniejszała swoją temperaturę.